Szanowni Państwo, dzisiaj mamy środę 11 stycznia, ja nazywam się Kornel Kot i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na briefing wideo. Gwiazdą dzisiejszego kalendarza makroekonomicznego bez wątpienia zostaje Donald Trump, którego konferencja została zwołana na godzinę 17. Jej wydźwięk pozostaje dotychczas zagadką, tak samo jak osoba Donalda Trumpa. Możemy się spodziewać, że przyszły prezydent elekt zostanie poproszony o wypowiedzi nie tylko na temat polityki zagranicznej, ale przyszłych planów fiskalnych. Niewątpliwie jego dosyć kontrowersyjne wypowiedzi oraz uchylenie rąbka tajemnicy z zakresu dotychczas nieznanych posunięć będzie wpływało na wycenę dolara. Pół godziny wcześniej poznamy zapasy ropy według Departamentu Energii. Szacunki zgodne z prognozami potwierdza raport API, który wskazuje na lekkie wybicie zapasów. Co ważne, o godzinie 16 poznamy dane dotyczące polskiego podwórka, to znaczy została zaplanowana konferencja prasowa po posiedzeniu RPP. Nie spodziewamy się podwyżki stóp procentowych. Dosyć istotnym wydźwiękiem również dla złotego może okazać się nastawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, który będzie miał do zgryzienia niemały orzech, ponieważ po ostatnich szacunkach inflacji, to jest 0,8 rok do roku w grudniu, będzie musiał się skonfrontować z tak wysoką trajektorią, z tak dosyć stromym nachyleniem cen konsumenckich. Przypominamy, Adam Glapiński stwierdził, że w 2017 roku, to jest w bieżącym roku, nie nastąpi żadna podwyżka stóp procentowych. My jesteśmy troszkę przekorni, spodziewamy się, że może nastąpić ona w listopadzie. Jesteśmy już po publikacji dosyć sporego pakietu danych z Wielkiej Brytanii. Na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że zarówno produkcja przemysłowa, jak i produkcja wytwórcza zaskoczyły dość pesymistycznie zawieszony rynkowy konsensus. Dane, można powiedzieć, podążyły za optymistycznymi nastrojami wynikającymi z szacunków market, to jest indeksu PMI, który wzbił się nad wrześniowe szczyty. Nieco lekko zawodzi bilans handlu zagranicznego. Możemy zauważyć, że odchylenie fakt faktem nie jest zbyt duże, aczkolwiek nadal występuje. W przypadku walut G10 chciałbym zwrócić Państwa uwagę na euro-dolara, który ma wyraźny problem z przebiciem szczytu przy 1,0626. Dodatkowo ten szczyt podbija średnia z 50 okresów, nieco hamująca prowzrostowy impet. Możemy domniemywać, że jego przebicie otworzy drogę w okolice dokładnie tych szczytów z grudnia, które bezpośrednio korespondują z 61,8% zniesieniem Fibonacciego przy 1,0669. Ich przebicie powinno zapewnić dość delikatny impet, wbrew pozorom, ponieważ jak możemy doskonale zauważyć, tutaj mieliśmy dość potężny ruch, którego powtórki nie powinniśmy się spodziewać. Co ważne, ukierunkowanie w stronę południa wskazuje oscylator RSI, którego trajektoria zdaje się wygładzać, zdaje się zmieniać jakby swoje nachylenie. Fakt, że momentum jest dosyć leniwe, to nie powinniśmy się spodziewać dosyć wysokich odchyleń. Powyższy fakt też potwierdzają wstęgi Bollingera. One nie są już tak bardzo rozszerzone, jak w trakcie chociażby tych notowań. Możemy zauważyć, że tutaj odchylenie standardowe było dosyć silne. Udany atak na 1,0509 powinien skutkować retestem wsparcia przy 1,0500. Jest to poziom psychologiczny. Przejęcie całkowitej inicjatywy przez podaż pozwoli na zepchnięcie notowań euro-dolara w okolice właśnie tego pasma, które Państwu pokazuję, czyli ograniczonego dołem od 1,0340 praktycznie. Są to dołki z końca grudnia. W przypadku USD/JPY możemy zauważyć, że linie wiodące analizy Ichimoku ponownie wygenerowały sygnał sprzedaży. Co ważne, na wykresie 4-godzinowym jest to silny sygnał sprzedaży z racji na umiejscowienie linii wiodących oraz notowań względem chmury.
Powyższy fakt powinien przyczynić się do retestu dołków ostatnio obserwowanych. One bezpośrednio korespondują ze zniesieniem Fibonacciego. Tym razem jest to zniesienie 61,8% przy 115,23. Ich przebicie, one nie powinny bardzo stawiać silnego oporu wbrew pozorom, bowiem widzimy tutaj lekkie przebicie, tutaj też nastąpiło przebicie. Niemniej jednak ten poziom może wskazywać lekkie, może powodować zadyszkę sił podażowych. Niemniej jednak przebicie będzie wrzucało notowania w pasma 113,92, 115,06 i umiejscowienie, właśnie na umiejscowienie notowań w tym paśmie częściowo wskazuje analiza Ichimoku. Właśnie tutaj widzimy przecięcie linii. Fakt, ono było dosyć nieśmiałe, nie było to tak zdecydowane przecięcie, jak mogliśmy obserwować w trakcie poprzednich notowań. Na przykład tutaj widzimy dosyć strome przecięcie, tutaj jest dosyć lekkie. Na przekór Ichimoku wychodzi RSI. RSI dosyć wypłaszcza swoją trajektorię, aczkolwiek nadal pokazuje, że ma dosyć spore pole do manewru i zachęca właśnie tym takim miejscem wolnym względem granicznej 70 do ponowienia ataku. W przypadku złotego możemy zaobserwować kolejne problemy sił popytowych. One próbowały skutecznie zaatakować poziom korespondujący z 23,6% zniesieniem Fibonacciego, który de facto nakłada się z 50% zniesieniem. Ten punkt zwrotny to oczywiście poziom 4,6835. Obecne nastroje pozwalają domniemywać, że notowania eurozłotego będą zawarte właśnie od góry w wyżej wspomnianym przeze mnie poziomie, a od dołu 4,3460 to jest w okolicach noworocznych dołków. Co ważne, oscylator RSI znajduje się bardzo blisko 30, co pozwala nam domniemywać, że zostanie przypuszczony kolejny atak. Ten atak może owocować przebiciem właśnie wspomnianego punktu zwrotnego. W okolice nawet 50 jest to zniesienie Fibonacciego przy 4,4255. Ono bardzo dobrze koresponduje ze szczytami zarówno przedświątecznymi, jak i poświątecznymi. Tutaj widzimy lekkie faktem przebicie, aczkolwiek można było obserwować dosyć silne problemy popytu przy tym poziomie. Tutaj widzimy bardzo, bardzo silne korespondowanie właśnie tych szczytów z 50% ruchem. Co ważne, jeśli nastąpiłoby wybicie dołem i obserwowalibyśmy serię aprecjacji złotego, należy domniemywać, że złoty wyląduje w okolicach poziomu 4,3115, jest to 78,6% zniesienie Fibonacciego. Ono odwołuje się również do tych dołków, one są lekko przebite, aczkolwiek mogliśmy zauważyć dosyć interesującą walkę popytu i podaży w czasie właśnie listopadowych sesji. Ich przebicie naturalnie będzie konfrontowało euro złotego przy 4,30 i można też zauważyć, że obok 4,30 znajduje się ciekawy poziom, jest to 4,2940, którego minima obserwujemy właśnie na tych dwóch zaznaczonych świecach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę udanych inwestycji.